Rosyjski generał przyznaje się do błędu, jak mówi, sami uwierzyliśmy swoją propagandę. Mowa o generału Szamanowie, który jest m.in. oskarżany o zbrodnie wojenne podczas II wojny czeczeńskiej. Mocno odczuliśmy błędną myśl, że rosyjska armia zostanie przywitana w Ukrainie kwiatami. Twierdzi jednak lakonicznie, że ten błąd został już naprawiony. Stwierdza również, że Ukraina nie będzie musiała być częścią Rosji, jeżeli jej rząd nie będzie splniony nazizmem. Wynika to z jego słów stworzenie rządu, który nie będzie spełniony nazizmem, może zająć nawet 5 lub 10 lat. Pokazuje to rzeczywiste intencje Rosji, czyli zainstalowanie rządu marionetkowego, który będzie posługiwał się Ukrainą jako narzędziem w imperialnej polityce Rosji. Choć słuchając słów generała Szamanowa między innymi o nazizmie rządu ukraińskiego, nie wydaje mi się, że przestał wierzyć we własną propagandę. Ciekawym faktem jest jednak, że od paru stuleci Rosjanie wciąż powtarzają propagandę, jakoby mieli być wszędzie witani kwiatami. Przypomnijmy, że w trakcie rozbiorów Polski również panowała taka sama narracja. Można powiedzieć, że Rosjanie są najbardziej niechcianym wyzwolicielem w historii ludzkości. Miejmy jednak nadzieję, że ten wyzwoliciel nie będzie dalej wyzwalał Ukrainy. Jaka jest Państwa opinia w tym temacie? Dajcie nam koniecznie znać w komentarzu. Mikołaj Dowejko, redakcja Goniec.pl, a to był program Analiza. Po więcej tego typu treści koniecznie subskrybujcie kanały Gońca.